Wielbi dusza moja pana i raduje się duch mój w Bogu, moim zbawcy, bo wejrzał na uniżenie służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi wszechmocny, święte jest jego imię. A swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia dla tych, co się go boją. Dziś proponuję ten psalm responsoryjny, wyjęty z trzeciej niedzieli adwentu jako początek naszych rozważań. Psalm nietypowy, bo nie Dawidowy, ale autorstwa Maryi. Jej magnifikat hymn uwielbienia Boga. Ten hymn, ten dzisiejszy psalm to wyśpiewana wiara Maryi. Wiara niezwykła. To o niej pisał w swojej encyklice Maryjnej święty Jan Paweł II. Z głębi wiary dziewicy przy zwiastowaniu, przy nawiedzeniu czerpie prawdę o Bogu przymierza. O tym Bogu, który jest wszechmocny, a czyni wielkie rzeczy człowiekowi. Święte jest jego imię. Słowa magnifikat wyrażają zwycięstwo u samego korzenia nad grzechem, który legł u początku ziemskich dziejów człowieka. Wbrew podejrzeniu, jakie wówczas ze strony ojca kłamstwa wtargnęło do serca Ewy, Maryja głosi z mocą niezmąconą, prawdę o Bogu, o Bogu świętym i wszechmocnym, który jest źródłem wszelkiego obdarowania od początku. Jest tym, który uczynił wielkie rzeczy. Wiara, która wyraża, potwierdza zwycięstwo nad grzechem. Bo przecież istotą grzechu była i jest niewiara niewiara w to, kim jest Bóg. Tam w raju człowiek po raz pierwszy uległ pokusie, prowokacji ze strony szatana, który swoim pytaniem zburzył. Realny obraz świata. Oto Bóg, który stworzył człowieka, dał mu do dyspozycji cały ogród Eden, uczynił go współpracownikiem swoim, koroną stworzenia. Bóg pełen miłości, przyjaźni, partnerstwa, przechadzający się po ogrodzie z człowiekiem. Ten Bóg zostaje zasugerowany jako tyran. Zazdrośnie strzegący jakichś przywilejów, jako ktoś nienawistny, wrogi, zazdrosny, w jednej chwili przestaje być ojcem, przyjacielem, dobroczyńcą, a staje się tyranem, despotą, przyczyną tortur w tym świecie, który stworzył. Istotą grzechu jest niewiara w Boga miłości w jego syna który dla nas stał się człowiekiem istotą grzechu jest odrzucenie prawdy o Bogu o człowieku a przyjęcie zapewnik kłamstwa i zła i dlatego tak ważna jest wiara Maryi która potwierdza zwycięstwo nad grzechem i ta wiara i ten hymn jest jakimś przywróceniem porządku świata Maryja ukazuje, kim jest Bóg, jaka jest Jego miłość, jak nieograniczenie rozciąga się Jego miłosierdzie, jak wrażliwa jest ta miłość szukająca i wybierająca człowieka. Ten hymn jest manifestem wiary w Boga i jest wskazówką dla człowieka. I dlatego ten hymn rozbrzmiewa i będzie rozbrzmiewał na zawsze. Kilka słów. Wypowiedzianych przez kobietę, dziewczynę z Nazaretu, idącą w górzystą krainę Wain Karim, kilka słów wypowiedzianych z serca, jest manifestem wiary, manifestem piękna o człowieku żyjącym blisko Boga. A co będzie z hasłami? Krzyczanymi na ulicach naszych miast w tych dniach, w tych tygodniach. Co będzie z dziewczynami i kobietami, które, niezależnie od tego, że noszą w sobie, jako stworzenia Boga, znamie Jego obrazu, Jego piękna, same uczyniły ten obraz tak zamazanym, że szpetnym i odrażającym. Co będzie z uczestnikami tych protestów ulicznych, tych walk, dla których ideałem wyrażającym godność kobiety są słowa jednej z najbardziej znanych feministek, która pisała, że ze wszystkich samic, ssaków kobieta najgłębiej odczuwa swoją obcość i najnamiętniej tę obcość odrzuca. Nigdzie ujarzmienie organizmu przez funkcje rozrodcze, nie przebiega bardziej imperatywnie, ani też nigdzie nie spotyka się z większą opozycją. Długa, często uciążliwa ciąża, bolesny i niebezpieczny poród, choroby, nieszczęśliwe wypadki są charakterystyczne dla życia ludzkiej samicy. Czy faktycznie godność kobiety to wyzwolenie ludzkiej samicy od macierzyństwa? Czy faktycznie godność kobiety ma się wyrażać w pogardzie dla macierzyństwa, w tym akcie szczególnego uprzywilejowania, czy wyrazem tej godności ma być przyznanie prawa do zabicia poczętego życia, niewinnego człowieka, najbardziej bezradnego i bezbronnego? Czy manacją piękna kobiety mają być te błyskawice na twarzach? Tak sugestywnie przywołujące słowa Chrystusa Pana, widziałem szatana spadającego z nieba jak błyskawica. Święty Jan Paweł II, komentując kiedyś ten fragment Ewangelii, mówił: W słowach tych Jezus stwierdza, że głoszenie Królestwa Bożego zawsze oznacza zwycięstwo nad diabłem, ale jego budowanie. Stale narażone jest na zasadzki złego ducha. Mówić o tym oznacza przygotować się do walki, która w tym ostatecznym czasie dziejów zbawienia jest właściwa życiu Kościoła. Stanęliśmy w obliczu walki, wojny cywilizacyjnej. Wielu próbuje te słowa relatywizować, banalizować, mówiąc to tylko spór. To tylko jeden z wielu konfliktów społecznych. Trzeba te spory, te kontrowersje załagodzić, wejść w sferę porozumienia, dialogu. Niektórzy mówią, nie sposób odnosić tych kontrowersji do wielkich przełomów cywilizacyjnych minionych wieków. Być może, ale przecież my jako chrześcijanie, jako uczniowie Chrystusa. Interesujemy się tym, co jest znakiem czasu. Do tego wezwał nas Chrystus. Byśmy czytali znaki czasu, dlatego że to on sam jako pan historii przygotowuje dla nas czas łaski. Święty Paweł pisząc o znakach czasu mówił: Zbudź się, powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Wyzyskujcie chwilę sposobną. A mówiąc dokładniej, nadawajcie tym znakom czasu znamie odkupienia. Wykorzystujcie te znaki czasu, przekształcając je, czyniąc zło dobrem. Ale jak wykorzystać ten czas pogardy, nienawiści, agresji? Jak wykorzystać ten czas, o którym chciałoby się zapomnieć? Oto Kościół stawia nam Maryję, Matkę, u progu adwentu, u progu nowego czasu, Matka. Niezwykłe słowo, jedyne w swoim rodzaju, słowo, które zawsze u człowieka uczłowieczonego budzi szacunek, wdzięczność, wzruszenie. Święty Jan Paweł II w liście o godności kobiety pisał: Macierzyństwo zawiera w sobie od samego początku szczególne otwarcie na nową osobę. Ono właśnie jest udziałem kobiety. W otwarciu tym, w poczęciu i urodzeniu dziecka, kobieta odnajduje siebie przez bezinteresowny dar z siebie samej. W poczęciu i narodzeniu się nowego człowieka. Towarzyszą wedle zapisu biblijnego słowa kobiety, rodzicielki, otrzymała mężczyznę od Pana. Okrzyk Ewy, matki wszystkich żyjących, powtarza się za każdym razem, gdy na świat przychodzi nowy człowiek i wyraża radość oraz świadomość uczestnictwa kobiety w wielkiej tajemnicy rodzenia. Macierzyństwo, bycie matką, jest otwarciem na życie. Jest uczestnictwem w stwórczej mocy Boga. Maryja, która w rozmowie z Aniołem zaświadcza, że nie zna męża, że nie współżyła z nim, widocznie zamierzała, jak mówi tradycja, oddać się w małżeństwie na służbę Bogu, poświęcając mu całą siebie, w jednej rozmowie odkrywa wielkość i piękno macierzyństwa. Wielbi dusza moja pana i raduje się duch mój w Bogu, moim zbawcy, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi wszechmocny, święte jest jego imię. Ona staje dzisiaj przed nami, matka Boga i nasza matka. Ona, która jest nieprzemijającym wieczny, wiecznym pięknem, wciąż zachwyca. Wciąż zachwyca. Ona matka zwrócona jest ku każdemu, bo przecież to matka. Matka podziwia tajemnice życia, ze szczególną intuicją pojmuje to, co się w niej dzieje. Matka przyjmuje i kocha dziecko, które nosi w łonie jako osobę. Ten jedyny sposób obcowania z nowym, kształcującym się człowiekiem stwarza takie odniesienie do człowieka, nie tylko do własnego dziecka, ale do człowieka. W ogóle, które głęboko charakteryzuje całą osobowość kobiety, powszechnie się przyjmuje, że kobieta jest bardziej od mężczyzny zwrócona do konkretnego człowieka. To znowu fragment refleksji świętego Jana Pawła II o macierzyństwie. o tej wielkości pięknie bycia matką. Potrzebujemy tej jej obecności. Potrzebują tej obecności polskie kobiety i dziewczęta, by rozpoznać godność własnego powołania, by odkryć to piękno, które jest im wydzierane, które jest niszczone, by odkryć piękno własnego życia. Potrzebują ci, którzy idą dzisiaj w tłumie. Bezrozumnie powtarzając cudze słowa i cudze myśli, ci, co idą jakby zauroczeni straszliwym widokiem, widziałem szatana spadającego z nieba jak błyskawica. Potrzebujemy, potrzebujemy tej obecności Maryi Matki, po to, by odnowić w sobie nasz szacunek dla matek, naszą wdzięczność. Istotą znaków czasu jest wiara w to, że Pan Historii przygotowuje dla nas czas łaski. W sposób przedziwny, zaskakujący, czasem budzący nasz niepokój, nasz opór. Ale może to jest czas łaski przygotowany nam od Pana. Zbudź się, o śpiący, i powstań z martwych, a zajaśnie ci Chrystus. Wyzyskujcie chwilę sposobną. Może właśnie dziś na zasadzie kontrastu możemy, potrzebujemy, chcemy zapatrzyć się na Maryję, na jej wiarę, na jej hymn radości o życiu, o Bogu, który jest jedynym gwarantem wielkości człowieka. Zapatrzmy się i wsłuchajmy w ten jej hymn. On będzie rozlegał się dziś, jutro, a nawet w wieczności, w tej niebiańskiej liturgii. Hasła dzisiaj wykrzykiwane na ulicach opadną na bruk, przeminą jej słowa: Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia. Są prawdziwie niezniszczalne.